Na Komisji Trójstronnej omówiono bardzo wiele tematów, między innymi polską prezydencję, która nastąpi w drugim półroczu. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni sytuacją, o której opowiadał pan minister, ponieważ te przygotowania są bardzo chaotyczne, bardzo nieprecyzyjne, a przede wszystkim najbardziej nas niepokoi to, że brakuje koordynatora działań. Każde ministerstwo sobie robi program i każde ministerstwo będzie za nie odpowiadało. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych złożyło do premiera pismo, żeby podczas polskiej prezydencji odbył się szczyt społeczny. Do dzisiaj nie mamy odpowiedzi i z harmonogramu przedstawionego przez pana ministra okazało się, że ten szczyt nie jest włączony w harmonogram. Poprosiliśmy pana premiera Pawlaka o interwencję u premiera Tuska w tej sprawie. Drugą bardzo ważną kwestią poruszaną przez Komisję Trójstronną to było kształtowanie wynagrodzeń w ochronie zdrowia. I tutaj również wypowiedzi pani minister były bardzo lakoniczne, czasami sprzeczne z tym, co mówiła kilka zdań wcześniej. Wypowiedziały się w kwestii wynagrodzeń Urszula Michalska z OPZZ-u bardzo konkretnie, bardzo stanowczo. Niemniej jednak ustalenia wspólne nie zostały podjęte. Nadal pracownicy ochrony zdrowia nie będą miały jasności ani możliwości większych płac niż teraz mają. Następną kwestią, o jakiej rozmawiała Komisja Trójstronna, to jest ustawa refundacyjna. Tutaj jest bardzo wielki problem, ponieważ ścierają się interesy firm farmaceutycznych, interes Ministerstwa Zdrowia, czyli Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również interes tego pacjenta. My jako Ogólnopolskie Porozumienie chcemy, żeby ten pacjent płacił jak najmniej za leki, firmy farmaceutyczne chcą jak najwięcej zarobić, a Ministerstwo Zdrowia chce jak najmniej wydać. I tutaj robi się ogromny problem, że te trzy strony nie bardzo potrafią się wspólnie dogadać, żeby znaleźć wspólną ścieżkę wyjścia. W styczniu strona społeczna podpisała porozumienie dotyczące tej ustawy. Prosiliśmy w parlamencie o zmianę przepisów, które by były bardziej korzystne dla pracowników pracujących w firmach farmaceutycznych, jak również poprawki wniesione dotyczące, żeby te leki w naszym kraju były tańsze i ten emeryt mógł wykupić tą receptę, którą dostanie od lekarza. Poprawki nie zostały wprowadzone, ustawa jest procedowana w parlamencie. Komisja Trójstronna uznała, że jeszcze będziemy walczyć o wprowadzenie tych poprawek w Senacie. Komisja Trójstronna pochyliła się również nad Funduszem Pracy. Fundusz Pracy to jest bardzo ważna kwestia, bo jest to składka od pracodawców, solidarnościowa, natomiast rząd położył rękę na tych pieniądzach, ograniczył środki prawie o 60% na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Taka uchwała lub stanowisko komisji będzie zaprezentowane rządowi, ponieważ uznajemy, że środki z Funduszu Pracy powinny być jak najszybciej uruchomione w kontekście tego, że wzrasta bezrobocie, a te osoby, które już są na bezrobociu, będą miały ograniczony dostęp do aktywności, wznowienia aktywności zawodowej. Komisja Trójstronna pochyliła się również nad ustawą lobbingową. Już jeden raz rok temu udało nam się zablokować procedowanie tej ustawy w parlamencie. W tej chwili powróciła ona w bardzo niewiele zmienionym kształcie. Niemniej jednak godzi ona w interes związków zawodowych, w interes pracodawców, jak również w interes grup, które będą chciały walczyć o prawa pracownicze, jak również będą chciały w parlamencie walczyć o zapisy, które nie godzą w interes ludzi pracy. Okazuje się, że w tej ustawie jest wpisany bardzo śmieszny dla nas zapis, ponieważ my jako związki możemy być potraktowane jako lobbyści i musimy się będziemy śledzeni przez ABW, czy aby czasem nie lobbujemy na rzecz czyjąś. A na jaką rzecz możemy lobbować? Jesteśmy po to, by bronić interesów pracowników, jesteśmy po to, by dbać o interesy ludzi pracy. Czy to jest lobbying? To jest nasza codzienna praca. Komisja Trójstronna również zauważyła problem lecznictwa dziecięcego i zwróciliśmy się do pani, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwróciło się do pani minister Kopacz, żeby zauważyła tą kwestię, że w naszym kraju raport Komisji Europejskiej wskazuje jednoznacznie, że dzieci są bardzo chore, mają ogromną skoliozę, a ośrodki leczenia dzieci są puste. Okazuje się, że
Pani minister tak jakby pominęła ten problem w swoich zadaniach, obiecała nam, że zajmie się sprawą.